pokazać znajomym lub przyjaciołom. Za chwilę oddam głos Maciejowi Jagielakowi, który wprowadzi Was w dzisiejszy temat architektury naturalnej. Ja tylko tutaj pozwoliłem sobie rozpocząć taką krótką zmianką techniczną. Także przekazuję głos do Macieja. Maciej Jagielak, zapraszam. Maciej Jagielak już tutaj jest w drodze. Za minutkę, za sekundę się pojawi. O, już się pojawił. Witam Was serdecznie. Słyszycie mnie? Głośniej. Się ściszymy trochę. I dam głośnik może trochę głośniej. Dobrze, w takim razie zaczynamy. Chciałem Was przywitać w imieniu swoim i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego, które tutaj reprezentuję. I chciałem rozpocząć opowieść o architekturze naturalnej, a tak bardziej konkretnie o budowaniu z kostek słomy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich. Jak widzicie, oprócz mnie jako prowadzący też pojawił się Paweł Sroczyński. Natomiast to, co czego szczególnie się cieszę, jest to, że będziemy mieć dzisiaj gości specjalnych, którymi są eksperci w temacie budowania z kostek słomianych, Paulina Wojciechowska, Moritz Reichert i Adam Dudko. Zaczynamy. Webinar będzie się składał z dwóch części, z których pierwszą część poprowadzę ja i będzie ona takim prowadzeniem. Będzie to taki rodzaj wykładu, składający się z takiej próby powiedzenia o tym, co to w ogóle jest architektura naturalna, albo przynajmniej to, co ja uważam, że można w ten sposób nazwać. Następnie powiemy sobie trochę o budowaniu z kostek słomy, tak ogólnie parę słów. Następnie przedstawię Wam, co ze słomy w Polsce zostało, co było budowane tradycyjnie z użyciem słomy i gliny. A wreszcie będą przykłady z Polski. Natomiast w drugiej części porozmawiamy z osobami, które mają praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat budowania z kostek słomy. Zaczynamy z częścią pierwszą. Architektura naturalna. Jak widzicie, pozwoliłem sobie tutaj zamieścić zdjęcie iglo, które jest jak dla mnie wcieleniem jakimś takim ideałem naturalnej architektury. Jest to budynek, który umożliwia ludziom przetrwanie w ekstremalnie ciężkich warunkach, a jednocześnie w sposób zupełnie minimalny ingeruje w środowisku. W środowisku powstaje wprost z niego, z bloków lodu i może z powrotem zostać rozebrany, zburzony czy po prostu stopnieć i wrócić do natury. Natomiast jeżeli mówimy o naturalnej architekturze, warto się zastanowić nad tym, nad innymi pojęciami, których jest cała masa i które często są wymiennie używane. Obecnie jest to dość modny temat i pojęcie architektury energooszczędnej, ekologicznej, bioarchitektury, czy też architektury pasywnej pojawiają się dosłownie na każdym kroku. I wydaje mi się, że często są słabo zrozumiałe. I nie jest moim celem mówienie tutaj o wszystkich tych pojęciach, dlatego że nie są one potrzebne do zastanowienia się nad tym, co w architekturze jest naprawdę istotne i co mogłoby sprawić, że moglibyśmy ją nazwać architekturą naturalną. Tutaj spróbowałem tak pokrótce uporządkować te cechy. Więc jak dla mnie architektura naturalna jest to architektura, która spełnia naturalne potrzeby człowieka, czyli przede wszystkim zapewnia nam schronienie, zapewnia nam dach nad głową i jednocześnie zapewnia
zdrowie, bezpieczeństwo i komfort. Natomiast jednocześnie powinna być zbudowana z naturalnych materiałów, czyli takich, które są dostępne lokalnie, pochodzą bezpośrednio z natury, w miarę możliwości są nisko przetworzone. I wreszcie powinna powstać z szacunkiem do środowiska naturalnego i tu te wszystkie hasła ekologii, zrównoważonego rozwoju, a także zespolenia z krajobrazem, czy po prostu jakieś zachowania kontaktu z naturą się mieszczą. A przy tym wszystkim oczywiście może mieć ona inne cechy. Może ona korzystać z energii słonecznej, może być budowana w myśl zrównoważonego rozwoju, może być niezależna od sieci energetycznej, może być w stylu bardziej low-tech, może być w stylu bardziej high-tech. To wszystko, jak dla mnie, może się mieścić w nurcie architektury naturalnej. I teraz, gdy mówimy o naturalnych materiałach, czyli tych właśnie nisko przetworzonych, lokalnie dostępnych materiałach, można ich wymienić oczywiście wiele. Tradycyjnie używany był kamień, drewno, a także glina czy słoma. Natomiast szczególnie dziś skupimy się właśnie na zagadnieniu wykorzystania słomy, dlatego że po pierwsze jest ono mniej oczywiste, jest mniej oczywiste niż wykorzystanie drewna, jest mniej szeroko znane to zagadnienie, a z drugiej strony słoma daje ogromne możliwości jako materiał budowlany, jako współczesny materiał budowlany. Mówiąc o budowaniu z kostek słomy, mam na myśli przede wszystkim temat straw bale, czyli budowania z kostek słomy pochodzących z kostkowania przez maszyny rolnicze. I jak widzicie, taka kostka może być materiałem, który wręcz trzeba przepiłować czasem. Od czego to się zaczęło? Temat budowania z kostek słomy, w ogóle pomysł budowania z kostek słomy, znalazł się, został wynaleziony w Nebrasce przez pierwszych białych osadników tam i pojawienie się tego rozwiązania było możliwe dzięki temu, że pojawiły się pierwsze prasy kostkujące do słomy, a z drugiej strony było one wynikiem konieczności, ponieważ w tamtym rejonie po prostu nie występowały materiały budowlane takie jak drewno, które ułatwiałyby życie osadnikom. Dlaczego dziś tak chętnie zwracamy uwagę na kostki słomy jako materiał do budowania? Głównie dlatego, że mają świetne właściwości izolacyjne, czyli można z nich budować domy czy inne budynki, które będą energooszczędne. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do na przykład drewna, zbiór słomy następuje co roku. W związku z tym nie ma tego problemu, jak przy wykorzystaniu drewna, że trzeba czekać dość długo na to, aż drzewa wyrosną, by można je zebrać. Słomę zbieramy co roku. Co więcej, jest ona właściwie produktem ubocznym dla rolnictwa. Słoma jest też zwykle dostępna lokalnie. Jest w porównaniu do materiałów standardowych stosowanych w budownictwie jest też po prostu tania. I jeśli chodzi o tak od strony technicznej, można tą słomę zastosować tylko jako materiał izolacyjny, ale może ona być również elementem nośnym, czego dowodzą liczne udane realizacje nawet budynków dwu- i trzykondygnacyjnych. I co chyba najbardziej zaskakujące i takie może trochę sprzeczne z intuicją, otynkowane ściany z kostki słomianej mają bardzo dobrą odporność ogniową. I teraz tak, co ze słomy można budować? No, to jest pytanie, temat rzeka, bo właściwie można zbudować praktycznie wszystko. Tutaj jest kilka wybranych przykładów. I na przykład ten w środku na górze jest to sowiarnia, mały budynek, w którym na poddaszu mieszkają sowy. Z drugiej strony ten na dole jest to duży budynek uniwersytecki w Wielkiej Brytanii. A znowu ten w lewym dolnym rogu jest to budynek
zwartej zabudowie szeregowej w Amsterdamie. Jak widać, tam są cztery piętra użytkowe. W związku z tym zarówno stylistycznie, jak i pod względem funkcji Słomoma daje naprawdę spore możliwości i naprawdę sporo można w ten sposób osiągnąć. To były przykłady europejskie. Teraz chciałbym taki skok tematyczny wykonać i przejść do tradycji wykorzystania słomy i gliny w Polsce. Oczywiście, tak jak już mówiłem, samo budowanie z kostek słomy narodziło się w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku i miało pewną popularność na początku XX wieku. Natomiast techniki wykorzystywania słomy do budowy są dużo, dużo starsze i są również obecne w Polsce. Takim oczywistym skojarzeniem, najbardziej chyba rozpowszechnionym, było zastosowanie słomy w strzechach. Materiał w ten sposób stosowano w całej Polsce, ale warto zwrócić uwagę, że strzechy, które teraz się pojawiają na różnych przydrożnych karczmach, bardzo często są z trzciny, nie ze słomy. Ta strzecha tutaj ze skansenu jest to właśnie strzecha słomiana i tak powinny wyglądać strzechy, które wyrastają z naszego krajobrazu, a nie są na przykład z trzciny importowanej z Egiptu. Pewnym ekstremalnym rozwiązaniem wykorzystania słomy w architekturze są brogi. Brogi są to obniżane i podwyższane daszki, które budowano, by chronić stogi siana, czyli mamy tu takie dość przewrotne połączenie, że słoma w formie strzechy i to jeszcze ruchomej osłania słomę, która jest pod nią składowana. Innym, już dużo mniej oczywistym zastosowaniem słomy w tradycyjnej architekturze jest konstrukcja szachultowa. To jest taka sytuacja, gdzie pola w szkielecie drewnianym słupowo-ryglowym wypełnia się różnymi materiałami. Na przykład mieszanką gliny właśnie z włóknami roślinnymi, bardzo często słomą właśnie. Ten przykład to jest kościół pokoju w Świdnicy, on jest na liście UNESCO. Jest to imponujący budynek, także jak widać niekoniecznie mówimy tylko o budownictwie tradycyjnie wiejskim. Kolejną taką techniką wykorzystującą słomę, i to już tak bardzo stricte w podobnym zastosowaniu, bo do ocieplenia właśnie ściany, jest to strychulec. Tutaj stosowano warkocze słomiane przeplatane na żerdziach. Tutaj ilustracja z podręcznika z epoki. No i zdjęcie ze skansenu, jak to wygląda. Okropnie musiało być to pracochłonne, jednakże wydaje się dość ciekawe zarówno wizualnie, jak i prawdopodobnie dobry był efekt izolacyjny. Innym zastosowaniem słomy w połączeniu z gliną były i są nadal bloczki gliny lekkiej. I tutaj już przykład powojenny z lat 50. blok w Skawinie, który powstał właśnie z bloczków słomiano-glinianych. Ta gałąź budowania, czyli wykorzystanie właśnie bloczków gliniano-słomianych, takich jak tutaj ten na zdjęciu, rozwijała się przez chwilę, właśnie po wojnie w latach 50. Były wtedy na to przez chwilę pieniądze i mecenat państwa. Potem powoli została słoma wyparta przez inne materiały. Tyle wstępu historycznego. Przechodzę już do sedna, czyli do budowania z kostek słomy, czyli zjawiska w Polsce stosunkowo nowego, bo zaczynającego się w roku 2000. I zaczynam od tego, żeby powiedzieć Wam tak dość radośnie, że budynków z kostki słomy w Polsce przybywa i to przybywa w dość szybkim tempie. Ta mapa przedstawia taki wynik mojego podsumowania. Przynajmniej taki jest mój stan wiedzy, tych budynków w Polsce jest w tym momencie około 40. Ale co jest ciekawe, to zaczyna ich szybko przybywać, bo tak jak popatrzycie sobie na ten schemat, to z tych 40 budynków zdecydowana większość przybyła
nam w ciągu ostatnich 3 czy 4 lat. A wracając do początku, do tego właśnie roku 2000, to jest pierwszy dom, który powstał w Polsce z kostek słomy, zbudowany przez Elf Heinz & Houses, i pomysłodawcą i projektantem i wykonawcą w jednej osobie była Paulina Wojciechowska, która opowie o tej i innych budowach w części drugiej tego spotkania. Inny dom również tej samej grupy to dom w okolicach Płońska, znowu widać pięknie wtopiony w teren. Następnie w roku 2005 mamy pierwszy dom, a właściwie domek, zbudowany przez Stowarzyszenie Biobudownictwa. Tutaj ciekawostką jest to, że on jest zbudowany, tak jak i wiele innych obiektów biobudownictwa, z żerdzi, czyli z takich niewielkich przekrojów drewna, z drewna o niewielkich przekrojach, z których wykonywany jest szkielet, a później jest to wypełnione słomo. I to biobudownictwo i Janusz Świderski są jednymi z bardziej produktywnych, nazwijmy to, wykonawców w Polsce. Przechodzę teraz do innego domu i tutaj jest to prawdopodobnie pierwszy dom z kostki słomianej, który jest domem całorocznym i został zamieszkany jako główny i podstawowy dom dla rodziny. Tutaj też, co charakterystyczne, był to dom, który był budowany przez systemem gospodarczym, siłami własnymi inwestora i lokalnych wykonawców. Tutaj idziemy dalej przez kolejne lata i kolejne budowy z kostki słomianej. To znowu budowa biobudownictwa. Ten przykład jest akurat ku przestrodze, bo tutaj na tej budowie powstały problemy związane z zbyt późnym w roku, czyli już w okresie przymrozku, wykonywaniem tynków. Dom zawilgł, zagrzybiał i wszystko skończyło się w sądzie. Nie doczekała ta budowa happy endu. Natomiast tutaj mamy inny, większy dom, też zaczęty przez biobudownictwo, a później kończony przez innych wykonawców, między innymi lepiankę. No tu już mamy przykład dwóch, to są właśnie dwa budynki koło siebie, dość spore, łącznie to ma dobrze ponad 200 metrów kwadratowych, także to już poważna inwestycja i też jakiś tam skok w stronę większych budów. Kolejna ciekawostka to jest dom w Badowie, o tyle interesujący, że tutaj się uwolniono od kwadratowej geometrii. Dom jest sześciokątny, stosunkowo prosty, o ładnej takiej wspólnej przestrzeni w środku, budowany przez Ryszarda Mińskiego, też obecnie wyspecjalizowanego w budowaniu ze słomy, a przede wszystkim w tynkach glinianych. Kolejny domek, o którym jeszcze dowiecie się więcej w ciągu dzisiejszego dnia, to jest domek w Gajówce. Bardzo ciekawa konstrukcja z prefabrykatów wykonanych w warsztacie. O niej opowie Moritz Reichert. I kolejny mały domek, tutaj znowu jakiś tam krok milowy pod tym względem, że dokumentacja tego domu jest dostępna jako open source, i o tym domu, o którym pewnie wiele z Was sporo już wie, opowie też Paweł Sroczyński w drugiej części. Inny dom, który wyszedł spod ręki Mariusza Zatylnego i K-Habitat Atelier jako projektantów, a przy którym pracowali inni, i pracowała firma Organika i K-Habitat Build spółdzielnia, czyli też firmy wyspecjalizowane w budowaniu z naturalnych materiałów. To jest dom w Pędzewie. Tutaj próba poszukiwania nieco bardziej współczesnej formy dla budynku z kostek słomy. I jeszcze jeden przykład budynku wznoszonego rękami inwestora i lokalnych wykonawców. Dom w Nowym Mieście Lubawskim projektował Jacek Gałązka, architekt, który od szeregu lat skupia się na projektowaniu ze słomy i gliny. I to jest przykład takiej budowy, która pokazuje, że gdy się ma dużo czasu i bardzo się chce budować, to można osiągnąć naprawdę dobre
rezultaty i też znacznie obniżyć koszty, ale że to musi trwać. Budowa tego domu, jak sami widzicie, trwała 3, a właściwie nawet bardziej 4 lata. Inwestor tu testował całą masę interesujących własnych rozwiązań, robił własne mieszanki tynku, odkrywał krok po kroku, jak zrobić klepiska słomiane, robił też eksperymenty z tym, jak zrobić dach zielony z kostek słomy w połączeniu z gliną. Także ciekawy eksperyment. I kolejny domek, tu myślę, że ciekawy, ciekawy dla wszystkich, którzy myśleliby o budowaniu czegoś samemu w ramach eksperymentu czy wolnego czasu. To jest domek zaprojektowany i wniesiony przez Przemka Raja na jego działce własnymi rękami z pomocą lokalnych wykonawców. Tutaj niewielka konstrukcja, nie trzeba na taką pozwolenia na budowę. Tutaj, skoro pytacie o koszty, to tu akurat znam koszty tego budynku w całości z materiałami, zmieściły się w 16 tysiącach złotych, jak podaje Przemek. Co jak za miejsce, w którym w 16 tysiącach. Dach ma krzywy, ale nazwijmy to, że ma dach organiczny, a nie krzywy. Zresztą być może było to zamierzone. Kolejny dom, tu próba poszukiwania innej stylistyki, takie nawiązanie wprost do architektury tradycyjnej, ludowej. I to jest również projekt Jacka Gołąski. Niestety nie znam wykonawców, ale zostało to zbudowane w roku 2012. Bardzo sprawnie, szybko i z takimi dość zaawansowanymi detalami. Choć sama wykorzystanie tradycyjnej tutaj konstrukcji, czyli szkieletu słupowo-ryglowego, zwykle w przypadku kostek słomy nie jest takie łatwe, bo po prostu kostkę trzeba upychać między te różne skośne elementy i nie jest to takie łatwe. I na tym przykładzie zakończymy część wprowadzającą. Przechodzimy do części drugiej, czyli czegoś, na co mam nadzieję wszyscy czekają, możliwości porozmawiania i usłyszenia opinii tych, którzy rzeczywiście ze słomy budowali i to już i budują. I jako pierwsza wystąpi Paulina Wojciechowska. Paulina, jak już wcześniej wspomniałem, jest autorką pierwszego domu z kostki słomianej w Polsce, czyli tego w Przełomce. Jest również założycielką Hands and Houses, czyli grupy, która od szeregu lat buduje i organizuje warsztaty właśnie budowania ze słomy, gliny, worków z piaskiem zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. I teraz jest to moment, kiedy chciałbym oddać głos Paulinie, zadając jednocześnie kilka pytań. Paulino, czy jesteś z nami? Tak, jestem. Dobrze, witam Cię w takim razie. I zacznijmy może od tego, jak to się stało, że zaczęłaś budować ze słomy i gliny i skąd wziął się pomysł, żeby wybudować taki dom w Polsce właśnie w Przełomce? Tak, to dobrze. Więc zaczęło się tak, że bo ja się fascynuję i specjalizuję w projektowaniu i budowaniu domów z jak najbardziej lokalnych materiałów i jak najbardziej odpowiedzialne na klimat danego kraju, więc w Polsce zimy są bardzo zimne, a słoma jest bardzo izolująca termicznie. Więc ze wszystkich naturalnych technologii, jakie znam, wydaje się najbardziej pasującym budowlanym materiałem dla Polski. Słoma jest też lokalnym produktem, w miarę tania i tworzy, nie, no, no bardzo dobrze izoluje te ściany, więc, więc jest to świetny materiał właśnie na Polskę, kraj, gdzie zimy są bardzo zimne. I
Więc ja zaczęłam tą budować ze Słomy w Przełomce, bo tam mam rodzinę i to było pierwsze miejsce, do którego przyjechałam w 1999 roku, jak pierwszy raz jakby wróciłam do Polski jako dorosła osoba na dłuższy czas. I bo z Polski wyjechałam, jak jeszcze byłam dzieckiem i tam i pojechałam, gdzie Maciej i Halinka w galerii w Przełomce właśnie zobaczyli tam moją książkę, jak przyjechałam i zdjęcia i tam robiłam wykład w Turtulu, w takim miejscowym centrum ekologicznym i się bardzo zachwycili, że takie dziwne rzeczy się dzieją na całym świecie i w różnych innych krajach i bardzo chcieli, żebym zbudowała tam malutką chatkę, taką pokazową, żeby im pokazać i tam miejscowym ludziom. I właśnie to było z kostki słomianej. To tyle na ten temat. Dziękuję. Tutaj pojawił się temat, że właściwie zanim zaczęłaś budować Przełomce, już znałaś wcześniej te techniki budowania ze słomy i z gliny. Wiem też z wcześniejszych rozmów, że dużo podróżowałaś, żeby je poznać. Czy mogłabyś powiedzieć, jak do tego doszło, że nauczyłaś się budować ze słomy i z gliny? Gdzie się uczyłaś? I to właściwie koniec. Wiedzę tą zdobyłam, to było w latach 96 chyba roku, wyjechałam do Stanów, bo natknęłam się w Londynie na książkę właśnie Strobel House przez Billy Athena-Steen i tam, bo chciałam zawsze jechać i się uczyć, jak budować jakby low cost housing, takie jakby tanie rozwiązania lokalnymi materiałami domów i w tej książce właśnie tam adresy napisałam i pojechałam w różne miejsca, ale tam dużo podróżowałam, byłam też w Meksyku, na początku kilka miesięcy byłam w Kalifornii w Cal Earth, Institute of Earth Art and Architecture, założonego przez Nader Khalili. I w tych czasach to było prawie puste pole na pustyni Mojave Desert. I właściwie wszyscy żeśmy eksperymentowali wtedy razem. To był czas jakby takich pioneers. I potem to był taki wstęp właściwie dla mnie do budowy z ziemią, z gliną. I potem bardzo długo byłam w Arizonie z Billy Athena-Steen, właśnie autorami tej książki Budowy ze słomy pierwszej. I z nimi dużo. I tam się właśnie uczyłam o słomie i o tynkach i jeździliśmy razem do Meksyku. Tam budowaliśmy domki ze słomy. Uczyliśmy ludzi, którzy mieszkali w slumsach pod Ciudad Obregón, takie miasto na północnym Meksyku. I potem w Nowym Meksyku byłam też u różnych innych pani, różnych innych ludzi, gdzie się uczyłam o farbach, o tynkach, o ściekach, o tomocy i różnych takich tematów jakby związanych z naturalną budową. To wszystko tak na ten temat. Dzięki. W takim razie, skoro już mamy przed sobą zdjęcie z budowy, chciałem zapytać trochę o to, jak wyglądają budowy, które prowadzisz, bo w budowaniu z gliny i słomy też piękna jest ta możliwość uczestnictwa dla osób, które normalnie się budowaniem nie zajmują. I chciałem zapytać, jak to wygląda na Twoich budowach? Czy budują profesjonaliści, czy budują głównie wolontariusze? Jak jest udział osób, które przyjeżdżają na warsztaty w takich budowach? No i
o to prosili Cię parę słów. Tak, więc na naszych budowach profesjonaliści wykonują prace fachowe, jak na przykład hydraulikę, elektrykę, stolarkę i takie specjalistyczne prace, ale do pracy przy tych naturalnych technologiach, które są bardzo takie specjalistyczne, w sensie, że mało miejsc je uczy i mało osób je zna, to zatrudniamy głównie lokalnych, niewykwalifikowane osoby, które uczymy przy pracy i te osoby wykonują większość takiej fizycznej pracy i głównie przy mieszaniu gliny i tynkowania. I my po prostu to nadzorujemy i pilnujemy i czasami mamy wolontariuszy, ale wolontariusze są, przyjeżdżają z różnych, z całej Polski i z całego świata, z różnych krajów, więc nie są u siebie, więc bardzo rzadko zostają na dłuższy czas, żeby z nich tak naprawdę był pożytek taki budowlany. Przeważnie jak się nauczą, po krótkim czasie wyjeżdżają zaraz. I czasami to jest fajnie, bo jest wymiana energii, jest wesoło i ludzie się poznają, jest fajna atmosfera. Ale jak i jest taki jakby stały przypływ, jak jest stały taki przypływ świeżej takiej energii, to fajnie wpływa na grupę i jest wesoło. Ale jest bardzo trudno przewidzieć i zaplanować takie działania, bo dużo wolontariuszy pisze, umawia się, że przyjadą i się nie pojawiają, więc wolontariuszami jest dosyć trudno. To tyle, tak. Dobrze, to przejdźmy do kolejnych tutaj obrazków przedstawiających Twoje budynki. To jest dom w okolicach Płońska, o ile się nie mylę. I tutaj szczególnie interesujące wydaje mi się to, że tak konsekwentnie udaje się Tobie i osobom z Tobą pracującym stosować te naturalne materiały od fundamentów aż po dach. I chciałem Cię zapytać, jak podchodzisz do tego, żeby w ten sposób projektować. No i szczególnie tutaj chciałem zapytać o ten zielony dach piękny domu w Płońsku. Jak to było możliwe, że tak wygląda? Koniec pytania, dzięki. Tak, więc te budynki są zbudowane, na przykład ten domek z zielonym dachem ma fundamenty z worków i potem obłożone jest kamieniami. Dach to jest zaprojektowany według norweskiego pomysłu, ma podłoże z desek, potem ma papę, potem ma taką sztywną folię kubeczkową, która normalnie jest używana chyba do podpiwniczenia, do piwnicy, taka dosyć gruba i jest specjalnie zawinięta, specjalnie jest położona, żeby korzenie nie przechodziły przez nią i żeby woda, te kubeczki tworzą, jakby zbierają wodę, żeby ona nie spływała łatwo. I na tym są położone kostki słomiane, które potem się, jest się ciasno ściska, potem się przecina sznurki i na tym się kładliśmy 5 do 10 centymetrów ziemi i to było zostawione, to już było na jesieni, to było zostawione i na wiosnę dach jakby sam się, może w ziemi, w słomie było dużo nasion, więc tak jakby sam się zrobił. Samo się, jak się zrobił zielony. I z roku na rok jest zupełnie inny. I w pierwszym sezonie nawet mieliśmy takie olbrzymie grzyby na nim rosły.
I jest bardzo piękny ten dach właśnie, bardzo bogaty. I dlatego, że ten dach jest tam, ma kierunek północny, to on nie wysycha w lecie za bardzo, więc jest zawsze ma taką mocną zieleń. To tyle na ten temat. Dobra, to dzięki za tą odpowiedź i ostatnie kilka zdjęć jeszcze tutaj mamy przedstawiających dom, ten drugi dom nad jeziorem Hańcza w okolicach Przyłomki. Chciałem zapytać tutaj o detale, jak tu się pojawia sporo takich detali obłych, organicznych, na przykład te okienka tarasu, czy wykorzystanie butelek z recyklingu. Czy ty takie detale projektujesz, czy to jest coś, co powstaje na budowie bezpośrednio i wreszcie jak powstają takie okna? Jak zrobić, żeby te okna mogły Tak, to, ten taras na tym tarasie ściana z tych organicznych kształtów, tak? Ona nie była w projekcie. Ona powstała spontanicznie podczas budowy, jak żeśmy zbudowali dom i teraz był otwarty i tam jeszcze ta budowa trwała, bo ta budowa trwała kilka sezonów. I jak siedzieliśmy na tym tarasie, to wiatr wiał jak w tunelu metro, czy było strasznie zimno na tym tarasie, w ogóle się nie dało siedzieć, więc nie może we wszystkie dni, ale dużo dni takich mieliśmy, więc musieliśmy wybudować jakąś ścianę i kwestia była jaką, więc chcieliśmy utrzymać widok na zachód, bo były piękne widoki i słońce zachodziło, więc zdecydowaliśmy, że ściana będzie miała dużo szkła i więc poszliśmy na szrot i wybraliśmy takie szyby samochodowe i no i butelki różne pozbieraliśmy i słoiki i zrobiliśmy taką strukturę drewnianą z takich odpadków drewna, które mieliśmy i z patyków i przymocowaliśmy je do jakby do belek podłogowych i do góry i tam montowaliśmy na takich półeczkach te szyby samochodowe, butelki i otynkowaliśmy to glinianym tynkiem, który zawierał duże ilości słomy, to taki strukturalny dosyć tynk i potem to jest tam otynkowane gładkim tynkiem. Teraz już jest chyba wapnem otynkowany. Więc dużo, tak jakby na budowie, jak jesteśmy, to dużo naszych takich zaokrągleń i rzeźb wychodzi właśnie podczas budowy. Niektóre są zaprojektowane, ale dużo wychodzi podczas budowy, jak się jest na miejscu, bo wtedy się obserwuje, gdzie są widoki, gdzie jest słońce, gdzie chce się postawić ławeczkę, czy gdzie chce się siedzieć, gdzie. I czasami fajne rzeczy powstają z pomyłek i czasami fajne w ogóle przychodzą pomysły. Czasami wolontariusze coś wyrzeźbią, co czasami nam się nie podoba, czasami nam się bardzo podoba i to zostaje. Czasami jak ktoś znajdzie piękny jakiś kamień czy kawałek drewna, to komponujemy to i właśnie takie różne fajne rzeczy nam wychodzą podczas budowy. Tak. To tyle na ten temat. Dziękuję Ci bardzo.
Doszliśmy do końca prezentacji swoich budynków. I bardzo dziękuję za twoje opowieści. Szczególnie podoba mi się tutaj to podejście, że na etapie budowy jeszcze jesteście w stanie tak wiele na plus zmienić na budowie. Dzięki. I teraz pora na następnego prelegenta. Kogoś, kogo już w większości dość dobrze znacie, ponieważ jest nim Paweł Sroczyński z organizacji, która nazywa się. Nie będę przedstawiał. Pawle, proszę cię, zabierz głos i opowiedz wszystkim o budowie domku na Lohardach. Jako przykładu, że da się budować będąc profesjonalistą. Okej, witajcie serdecznie. Z tej strony Paweł Soroczyński. Miło mi Wam dzisiaj przedstawić nanohabitat i proces, w którym powstawał domek, na którym spędziłem najlepsze 6 miesięcy swojego życia. Z wielu powodów było to najlepsze 6 miesięcy mojego życia. Przede wszystkim dlatego, że przez te 6 miesięcy przez warsztaty przewinęło się około, spokojnie mogę powiedzieć, że około 70 osób w różnych okresach przyjeżdżało pomagać i budować ten dom. Z drugiej strony był to wielki eksperyment, ja uwielbiam eksperymenty. Badaliśmy możliwość budowania architektury open source, czyli na otwartym źródle, przez osoby niewykwalifikowane. Czyli stworzyliśmy najpierw dokumentację techniczną, która była udostępniona w ramach projektu. Drukowaliśmy to na kartkach. Cała grupa była podzielona na kilka zespołów. Każdy zespół miał swoje zadania na każdy dzień. No i to było fantastyczne, ponieważ okazało się, że naprawdę można budować domy, mając odpowiednie rysunki, mając pewnie wymiary, można to robić wspólnie, nie trzeba być tak zwanym budowlanym mietkiem, żeby to ogarnąć. Było fantastyczny klimat na całych warsztatach, mieliśmy jezioro obok. Codziennie w południe, jak było bardzo gorąco, mogliśmy się wszyscy iść wykąpać w jeziorze, a wieczorem mieliśmy świetne ogniska. Tutaj widzicie na zdjęciu już taki, powiedzmy, etap, jeden z bardziej zaawansowanych i końcowych. Jeszcze tutaj nie widać dobudowanego tarasu, ponieważ domek w wersji skończonej ma również taras. To, co jest ciekawe, to to, że na zewnątrz są tynki wapienne, na dachu jest gąt drewniany w takiej technice znanej na Kaszubach. Z tego, co pamiętam, to jest z modrzewia, ale to jakby ktoś kogoś to interesuje, to też Wam w mailu dzisiaj prześlę informacje związane z tym, kto takie gąty buduje na Kaszubach i jak to się dokładnie nazywa. No co, dalej zrobimy kolejny slajd. Tutaj widzicie, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się wszystko od projektu w komputerze. Zrobiliśmy model 3D w SketchUpie. Ten model jest do pobrania z internetu. Każdy może go sobie ściągnąć. Do pobrania są również rysunki. Ten model jest tak zrobiony, że krok po kroku można zobaczyć, jak budynek został skonstruowany od momentu wykopania dziur w fundamentach. Ciekawostka, też kopaliśmy dziury pod fundamenty łopatami. Nigdy więcej. Naprawdę zajęło nam to ogromną ilość czasu, ale nauczyliśmy się budować od samego początku. Więc zrobiliśmy też taki tutorial na wideo, gdzie opowiadam krok po kroku, jakie elementy po kolei trzeba tutaj przy tym domku zrobić. No i dzięki temu, że było to wyjaśnione krok po kroku, każdy mógł zrozumieć tak całościowo, na czym to polega, zrozumieć, do czego są różne elementy, co to są krokwie, co to są belki podwalinowe, w jaki sposób będziemy montować stolarkę okienną i tak dalej, czyli to wszystko było wyłożone. O, dziękuję Przemku. Przemek właśnie wkleił
na czacie linka do dokumentacji, która jest bardzo zaawansowana, jeszcze nie skończona, więc jeżeli są wśród nas architekci, którzy chcieliby pociągnąć koncepcję architektury na otwartym źródle, to mogą sobie ściągnąć tę dokumentację i przekształcić dowolnie, wykorzystać na własne potrzeby, zmienić lub pchnąć to w jakimś nowym kierunku, który mnie jako twórcy w ogóle nie przychodzi do głowy. Po to są właśnie takie otwarte przedsięwzięcia. Tutaj kilka zdjęć pokażemy Wam z samej budowy. Tutaj na zdjęciu jest Konrad Dybek, jeden z filarów całego przedsięwzięcia. Pojawił się na budowie już na samym początku jako wolontariusz. Później przekształcił się z wolontariusza na brygadiera, prowadził całą brygadę, ekipę, wyspecjalizował się w trakcie warsztatów w działaniach takich drewniano-stolarskich. Po warsztatach został również jako wolontariusz kontynuował z nami pracę, a po zamknięciu całej budowy łącznie z sześcioma innymi chłopakami założyliśmy razem spółdzielnię, która razem kontynuowała działania budowlane w tym temacie. Więc tak wyglądała epicka sceneria budowy nanohabitatu w początkowych fazach całej konstrukcji. Dla ciekawostki powiem, że zaczynaliśmy te warsztaty około miesiąc temu, 2 lata temu. To był, z tego co pamiętam, to była właśnie majówka 2 lata temu i była taka ciekawa pogoda, że w południe było tak gorąco, że musieliśmy się rozbierać do podkoszulków, a w nocy było tak zimno, że spaliśmy z rozgrzanymi kamieniami z ogniska i rano wstawaliśmy i była zamarznięta woda w szklankach i spaliśmy wszyscy w namiotach, więc przygoda była niesamowita. Zaleta tego też była taka, że wszyscy się dosyć licznie zbieraliśmy przy ognisku i zawsze było wesoło. Widać tutaj konstrukcję, która jest konstrukcją słupowo-belkową. Widać, że cały budynek jest znaczy może tak nie do końca widać, ale pod każdym słupem jest jeden punkt fundamentowy, także budynek stoi na takich punktach. No i codziennie rano cała ekipa warsztatowa zbierała się na takim porannym zbiegowisku, to było zaraz po śniadaniu, gdzie tutaj ja w tej czapeczce kierownika budowy wprowadzałem dzisiejszy plan zadań. Każda z czterech ekip dostawała swoje zadania, każda ekipa miała swojego brygadiera, który panował nad całą ekipą. Ta metoda prowadzenia warsztatów została zaczerpnięta z działań profesora Gernota Minke. Tę metodę podpatrzyłem na warsztatach prowadzonych właśnie przez profesora na jednych z warsztatów, na których uczestniczyłem, więc się sprawdziło. Fundamenty są tutaj betonowe. Tu jedno zdjęcie. Pokazujące konstrukcję. No i tutaj punkt kulminacyjny przedsięwzięcia. Oczywiście na każdej budowie, gdzie pojawia się kostka słomy, jest taki punkt, w którym wszyscy dostają fioła, ponieważ oczekiwali tak bardzo długo, aż będzie można wybudować te ukochane ściany słomiane. Tutaj akurat ta cała ekipa ma za sobą już w tym momencie postawienie nie tylko fundamentów, ale mają też już za sobą postawienie całej konstrukcji tutaj wzporczej w ścianach, więc już są ciesielsko wymęczeni i gdy udało się im dotrzeć do słomy, to pracowali, słuchajcie, cały dzień i jeszcze musieliśmy zapalić reflektory, żeby do 22 sprostać entuzjazmowi wszystkich zaangażowanych, więc do ostatniej kropli siły wszyscy budowali te ściany tego dnia. A tutaj już jest prawdopodobnie 2 dni później, kiedy kończymy układać kostkę słomy w ścianach. Ten strop, który tutaj jest widoczny, czyli ten, on na filmie Kohabitatu, jak sobie wpiszecie w YouTube Kohabitat The Movie,
Jak sobie później wpiszecie w YouTube tą frazę, to wyskoczy Wam film, na którym pokazywana jest dużo więcej ujęć całej budowy. I tam widać, że ta platforma jest jakby takim elementem, który się podnosi. Tam widać ludzi, którzy na tej platformie sami siebie podnoszą. No i później było możliwe to, żeby ta platforma jakby przycisnęła nam tą słomę w ścianach i za pomocą tych tutaj pomarańczowych pasów transportowych jakby skompresowaliśmy całą tą platformę, skompresowaliśmy wstępnie kostki słomy, które wtedy uzyskały swoją docelową sztywność. W tym przypadku akurat stosowaliśmy słupy w ścianach, ponieważ tak chcieli ludzie, którzy będą tam, mieszkają tam obecnie, ale tą metodę z powodzeniem też można wykorzystać przy budowaniu domków w metodzie samonośnej, czyli bez konstrukcji drewnianej, sporczej w ścianach, gdzie sama kostka jest elementem nośnym. Tutaj widać już etap kolejny. Na razie nic nie zapowiada, że domek będzie wyglądał jako tako później. Tutaj jest ekipa, która zaczyna układać tynk wapienny na zewnętrznej warstwie ściany. Inna ekipa już montuje krokwie, które zostały wcześniej wstępnie zmontowane na ziemi i zostały w formie takich trójkątów zamontowane na ścianie. Ada, pytasz, czy można skompresować? Oczywiście nawet większe budynki, ściany, przy większych budynkach ściany się kompresuje trochę inaczej, innymi metodami, ale zawsze warto to zrobić. Tutaj już dalszy etap. Mamy za sobą ocieplenie dachu. Montujemy teraz elewację drewnianą. No i tak, po lewej stronie widzicie wstępną fazę, jak wygląda poddasze. Tutaj od wewnątrz zastosowaliśmy tynki gliniane, ale już takie fabrykowane z worka, które kupiliśmy od firmy czeskiej Picas, która sprzedaje takie właśnie różnokolorowe tynki. I żeby uzyskać taką jasną barwę, to zastosowaliśmy taki wcześniej sfabrykowany tynk. No i tutaj przygotowywaliśmy podłogę na położenie podłogi drewnianej. Tutaj widać efekt końcowy, zdjęcie zrobione w nocy. Widać cudowne gwiazdy, które można było wówczas codziennie obserwować. No i tutaj widać jedno takie fajne ujęcie, jak jedno z wielu, które w czasie tych 6 miesięcy budowy udało nam się uchwycić. Także budowanie domu naturalnego jest to niesamowita przygoda, którą ja osobiście postrzegam trochę głębiej niż jedynie w kategoriach efektywności czasowej, bo oczywiście można zbudować dom szybciej, ale niesamowite jest to, że w trakcie, kiedy buduje się dom własnymi rękami, odkrywa się, że to można zrobić faktycznie, że to jest w naszym zasięgu, że to nie jest trudne, że można się tego nauczyć. No i wrażenie sprawczości, że potrafię zbudować dla siebie dom i świadomość tego, że to potrafię, jest świadomością bezcenną. I jeżeli ktoś z Was miałby kiedyś taką możliwość, to polecam zaangażować się własnymi tymi rękami w budowę domu. Także ja na dzisiaj dziękuję. To była moja krótka opowieść o nanohabitacie. Materiały oczywiście dostaniecie nigdzie indziej jak na maila. Hej! Dzięki Pawle za bardzo optymistyczną opowieść i prywatne wrażenia z budowy. Teraz będzie kolejna opowieść, trochę innej perspektywy, bo profesjonalnego wykonawcy, którym jest Moritz Reichardt. I tutaj budowa, o której będzie mowa, jest to budowa m.in. domu w Gajówce, a takim tematem przewodnim będzie kwestia prefabrykacji na budowie. To znaczy prefabrykacji elementów
ze słomy i drewna, tak żeby potem sama słomy była. I drewna, tak żeby ci tam. To ja dziękuję, Moritz, zapraszam. Ja dziękuję, Moritz. No, dobry wieczór, witam Was wszystkich i chciałem na początku jeszcze gratulować ekipy Cohabitat za host 2013 ESBG. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest, ale Maciej na pewno tam coś powie. Dobra, ja chciałem przedstawić moją technikę prefabrykacji elementy domów, to znaczy my robimy płyty podłogowe, ściany i elementy dachowe. To są konstrukcje drewniane, wypełnione kostkiem słomianym jako uczeplenie. I to był tak, to zaczął tak, w 2009, nie, wcześniej jeszcze, w 2007 byłem pierwszy raz na takiej warsztacie w Siebenlinden, to jest w Niemczech, i to prowadzi Dirk Schama, który jest znanym fachowcem w budownictwie słomianym. I tam byłem na warsztacie i to był ten pierwszy moment, gdzie naprawdę był pokazany, że to naprawdę jest jakaś, no, jak można powiedzieć, nie tylko eksperymentalna, nie tylko eksperymentalny rodzaj budowy, tylko to, z tego można budować naprawdę fajne domy. I oni budowali wtedy dwupiętrowy, wielorodzinny dom i to było dla mnie zaskoczeniem tak naprawdę. Później byłem następny i to była taka kluczowa, powiedzmy, już spotkania. To był właśnie ESBG 2009 w Belgii. Tam poznałem Paweł Słoczyński też między nimi. I tam byłem inspirowany od wszystkich oczywiście, bo tam naprawdę to był niesamowite trzydniowe spotkanie. Tam było chyba, nie wiem, ponad 200 osób z całej Europy, którzy się z tym tematem zajmują i to był taki bardzo ciekawy klimat. I tam byłem inspirowany od technika Tom Riven. On używał te kostki słomiane i w takim jakby rodzaj szatki drewniana. Szatka drewniana to każdy kostek jest tam wciśnięty. I no i to było dla mnie inspiracji, żeby robić z tego prefabrykaty. Bo ja pochodzę z tradycyjne budownictwo drewniane z Schwarzwaldu i miałem firmy budowlane w Niemczech i dużo kamienicy remontowaliśmy i tak dalej. I tam takie kluczowe doświadczenie było na przykład, jak musimy coś montować na piątym piętro, z pomocą dźwigą precyzyjne, już prefabrykowane, to była sama przyjemność. I nie tam jakieś piłą, motkiem, coś tam to jakoś spróbować na wysokość ręcznie oczywiście montować. I dlatego ja miałem ten pomysł na te prefabrykaty. Ja uważam, im bardziej precyzyjne są rzeczy prefabrykowane, tym bardziej później lepiej to wszystko pasuje i łatwo się składa taki dom. I to są na przykład nasze najnowsze elementy. Oni używają minimalnej ilości drzewo. Te akurat nie mają konstrukcyjne właściwości. Tu widać płyty podłogowe, ściany i taki element dachowy, ale takie konstrukcje potrzebują jeszcze konstrukcję nośną. Wiadomo, bo widać te łaty, to jest za cienki, żeby to wytrzymało wszystkie obciążenia. Chociaż robiliśmy też inne, zamiast tych drabinek mieliśmy lite brusy, ale wtedy używamy powiedzmy tam 4 razy
4 razy więcej drzewo. Ja uważam właśnie, trzeba oszczędzać, gdzie się da i produkować taki z minimalnym ilością materiał, elementy. I to właśnie jest ta technika. Tutaj widać takie jakby oczko, jak i te kwadraty i w tych są wciskane z jakąś specjalną pracą kostki wspomniane. Tu widać, to by taka nasza pierwsza eksperymentalna praca. To by trochę taka jak praca do czosnku, do czosnku, trochę takie coś, tylko większa. Ale to jest strasznie duża robota, to cisnąć te kostki do tego elementu, to zawsze były 3 osoby potrzebne, to bardzo dużą siłę trzeba tam używać i teraz mamy już jakąś nową trasę, która tam jedna osoba jest w stanie to łatwo wcisnąć. I żeby produkować te prefabrykaty, musiałem najpierw moją stodołę przerobić, to znaczy tu widać na zdjęciu, tam są takie szyny na górze, żeby później mieć tam jakiś taki dźwig, to się nazywa subnicy w polsku i z tym subnicą można później te elementy przesunąć, ładować na ciężarówkę i zawieźć na budowę. No. Później były te elementy na miejsce, pierwszą warstwą gliną już są obtynkowane. Oni są tu obtynkowane taką polepą glinianą. To jest taka, no to jest po prostu glina z wodą mieszane. I to jest taka pierwsza, powiedzmy, warstwa ochronna i na nią można bardzo łatwo później tynkować gliną lub wapnem. A nic nie słychać? Halo? Teraz słychać może. Tu widać już wszystko jest spakowane na niską podwożówkę i z takim transportem jedziemy właśnie na budowę i montujemy ten dom. Tu już zakroniony przed deszczem i no, jedziemy. Następne zdjęcie, aha. Tak, i to jest montowane właśnie z pomocą takim no, małym dźwigiem. Te najcięższe elementy były te dachowe, oni ważą około 700 kg czy coś. To jest jeszcze taki ciężar, który można małym i dzięki temu też tanim dźwigiem tam łatwo montować. Aha, tu jest taka ciekawostka, no, bo chcieliśmy oczywiście jak najbardziej energooszczędne i recyklingowe podejście do tematu i dlatego używaliśmy, żeby oczepić podłogę, używaliśmy butelki. Tu widać, te butelki są z szyją na dół do piasku włożone i później tak pomiędzy trochę lekko sypany piasek i później na to idzie jakaś papa też. Mieliśmy to jakąś od starego dachu, gdzieś tam z recyklingu jakąś papę i na to idzie po prostu 8 cm taka betonowa warstwa z szatką, żeby to było strojone i mamy bardzo dobrze uczeploną podłogę, która łamie tam wilgoć kapilarny i tak dalej. I to jest taki pomysł, chociaż jeszcze raz, ja bym nie chciał to zrobić, bo byliśmy 3 dni na śmietnisku po tych butelkach i tak dalej i używaliśmy, nie wiem, 16 tysięcy sztuk i to jest dosyć, no jest duża robota, żeby dostać tyle butelki po prostu. Później to nakładać, to jest dosyć łatwa robota. No i tak to wygląda teraz ten domek.
odeskowane modrzewiem. To są te elementy, później jest szpara powietrza, aha, to już w środku zdjęcie. To są panele obtynkowane od zewnątrz, później szpara powietrza jakaś 6 cm, łatę 4x6 i na to idą właśnie te deski. I ramki, i okna, takie ładne duże okno tam stawiliśmy na stronę zachód. Szybko się buduje. No szybko się wstawia, tak. To prawda, ale żeby to wykończyć, to potrzebuje też kupy czasu tak naprawdę. I moja firma Dobry Dom to robi wszystko, powiedzmy, od jednej ręki. I wiadomo, nie wszyscy, nie jesteśmy fachowcy na wszystkich robotach i tak dalej. I tam mieliśmy no, kolega elektryka, który czasami nie ma czasu i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie szybko się wstawia, to prawda, jeden dzień i później jest wykończenie. W środku tak wygląda, jest pusty, duży przestrzeń aż od podłogi do sufitu i tam jest antresola do spania, mała łazienka i duża taka kuchnia. I tam widać na zdjęciu taki piec, to jest ten piec właśnie grzeje cały dom. To jest jakiś piec 6,5 kW chyba ma, to jest taki najtańszy, który można kupić w jakimś tam sklepu dowlanym typu Castorama za nie wiem 600 zł i on grzeje po prostu cały dom, nawet jak jest w zimie minus 28 stopni, byliśmy kiedyś tam i jest ciepła po jakichś parę minutach. No, czy ten dom mieści się w 25 metrów? Nie, dom ma 55, ma pełne dokumentacje i wszystkie pozwolenia na budowę i jest traktowany jako dom drewniany, szkieletowy, taki drewniany i to jest w Polsce możliwe budować taki coś i oczepić to ze słomą, to nie ma problemu. Może na jakieś następne zdjęcie, nie wiem czy są. Czy ten dom jest wykończony? Czy to też nie, jeszcze 120 metrów nie budowaliśmy. Budowaliśmy jeszcze jeden dom w Czechach, tak zupełnie naturalny, bo tu używaliśmy na przykład na panele dachowe płytę OSB, która jest po prostu jakiś przemysłowy produkt i w Czechach robiliśmy no, taki malutki dom, ale zupełnie naturalnie. Daliśmy od środka też tynk gliniany na elementy dachowe. Najpierw tynkowaliśmy na leżąco i później montowaliśmy te elementy na dach. I od środka jeszcze cienka warstwa glina i to było bardzo łatwe. Koszt budowy 2000 zł, stan surowy zamknięty. To znaczy wszystko z oknami i od zewnątrz zamknięty i w środku stan surowy. Bez fundament i bez kryczy dachów. To jest taka, no, to jest jakaś cena. A fundamenty z czego? Też robiłem różne fundamenty, na przykład punktowe, które wystają około 30 cm nad ziemią. Na to idą oczeplone ze słomą panele podłogowe, które są pod spodem, mają lite drewno, to znaczy deski. Taki coś jak deska podłogowa, później do 30 cm słomy i od środka też są deski podłogowe. Pozwolenie. Można sobie pojechać. Tak jest. Aha, teraz taki filmik, jak to znowu powstało. Aha.
Okej, to są... Sapno w sklepie budowlanym i się gasi. Im dłużej, tym lepiej, tylko najlepiej bez... On musi być bez mróz po prostu. No i wtedy mieszamy to jak każdy inny tynk z piaskiem, 1:5 powiedzmy, 1:6, no to musimy spróbować, jak to się trzyma na ścianie. No i sieczka słomiana też dodam do tynklinia, to tynk wapienny. Tynk wapienny dlatego, bo to już był na powiedzmy koniec lato, jesień i dla mnie ryzyko było za duże, że to zaczyna pleśnić z tym tynk linianym. No i dlatego wapienny. I bardzo ładnie się sprawdza i jedyny jest, on nie jest taki przyjemny w nakładaniu. No to trzeba używać jakiejś rękawicy gumowej i tak dalej. Chociaż jak on jest bardzo dobrze gaszony, to nie jest taki agresywny jak świeży. No, ale gliniany tynk bym chętnie też używał, bo bardzo lubię gliniane tynki i już wiele lat eksperymentuję z tynkami. Zacząłem na przykład u mnie w domu, ja mieszkam w dużym kamieniem domu niestety i tam zacząłem tynkować gliną i też zacząłem kopać na zewnątrz jakąś dziurę i brałem to i mieszałem to z różnymi piaskami i tak dalej. I glina moim zdaniem jest fantastyczny materiał. W tej chwili pracujemy razem wspólnie z firma Polski Domy Gliniane, który ma bardzo fajne tynki i szlachetne i niestety też drogie, ale naprawdę super materiał. Robi się bardzo łatwo i ładnie z tym. I prowadzimy razem warsztaty. Teraz mieliśmy na weekend u nas w Stankowicach warsztaty i robiliśmy parę ściany. No jestem zawsze pod wrażeniem, jak jest glina, jaki to jest fajny materiał naturalny. No, a propos warsztaty. Prowadzimy warsztaty różne. To widać na naszej stronie internetowej też, chociaż w tej chwili mamy krótką przerwę, bo będziemy mieli małą córeczkę i mam nadzieję, że niedługo zaczynamy znów prowadzić warsztaty i różne takie akcje. Ja jestem jeszcze ciekawy, jak na przyszłość wygląda takie budownictwo ze słomy w takim kontekście profesjonalnym. Bo ja uważam tak, z tym słoma jest świetny materiał, żeby budować wysoko ucieplony dom, bardzo dobry ucieplony dom, nawet pasywny. Tylko ja widzę właśnie jeden problem z wilgocią. I to jest przeodtynkowanie ściany słomiane. Ja zawsze trochę mam taki poczucie, to znaczy taki nadzieję, że jest dobra pogoda, bo jak przez kilka tygodni na przykład jest deszcz i po prostu zimno i mgła, czy coś takiego, no to jest masakra, co wtedy się dzieje, to zaczyna wszystko pleśnić i to jest naprawdę poważny problem. I słoma jest pięknym, naturalnym materiałem, ale też bardzo wrażliwy. Dlatego ja jestem ciekawy, że istnieją już techniki, żeby budować sucho, to znaczy z pomocą jakichś prefabryka deski, płyty gliniane czy coś takiego. Bo ja uważam, to może być jakaś przyszłość też w tym kierunku. Pytanie, może się czeka taki dom koniec. Aha, taki dom wybudować od wiosny do jesieni. To znaczy ten dom możemy prefabrykować w takim razie,
w każdej chwili w zimie nie ma problemu, tylko wtedy nie tynkujemy albo nie dajemy taką polepy gliniane, tylko suche elementy. Suche elementy można na pewno wstawiać, jak śnieg pada, bo to nie jest problem, bo pod śnieg, śnieg nie wysłomiany, można go wstawić, zabezpieczyć, zadaszyć wszystko i na przykład na wiosnę obtynkować. To moim zdaniem by było idealnie. Tynki kładzie się na suchy ściany. To znaczy, tynki kładzie się na suche ściany. Tak, oczywiście, muszą być suche. I tylko musi być o tyle, że co tu się dzieje? Adam? Mam się już wyłączyć? Skończ odpowiedź na pytanie jeszcze może. Proponuję. Pytanie jeszcze może. Aha. A potem myślę, że tynki kładzie się na suche ściany. To znaczy, jak ktoś kiedyś spróbował. Myślę, że powoli puścilibyśmy Adama. Okej, okay, bardzo chętnie witam Adama i no, dziękuję bardzo, że mogłem coś powiedzieć. Mam nadzieję, że trochę to pomagał i był ciekawy. Dziękuję bardzo. Dzięki Moritz. To myślę, że była rzeczywiście inspirująca prezentacja. Bardzo to się dobrze złożyło, że mieliśmy okazję już dzisiaj posłuchać o przykładach różnego sposobu budowania, czyli zarówno takim sposobie, gdzie budują wolontariusze, jak i takim sposobie, gdzie budują profesjonaliści. I skoro już mamy słowo profesjonalizm, to Adam Dudko, którego jest to ulubione słowo, opowie Wam o swoim ulubionym słowie, czyli profesjonalizmie, na przykładzie projektowania tym razem bardziej, a również pewnych detali, których trzeba dopilnować, by dom ze słomy przetrwał długo i by można było szczęśliwie zamieszkać. Adamie, przekazuję Ci głos. Proszę bardzo. Cześć, dzięki. Czy mnie słychać? Tak, dobrze. Tak, Maciej, profesjonalnie. To jest słowo, które po prostu trzeba się nauczyć rozumieć i nie przesadzać. To jest profesjonalnie. Mogę głośniej mówić, mogę, oczywiście. Halo, halo? A jak teraz? Postaram się mówić bardzo głośno w takim razie. Świetnie. Profesjonalnie? To Wam pokażę, proszę. Za mną jest ściana, którą sam tynkowałem, a glinę wykopałem w lesie obok. Proszę. Używam bardzo dużo siły. 6, 7, 8, 9. Test ścieralności. Można o tym poczytać u Germota Minkę, zdaje się, a oto, no, uwierzcie mi, że nic tutaj nie ma. Widać, nic nie ma, ani pyłku nie ma. Nie byłem w sklepie, sklep odwiedziłem, ale spożywczy. Także myślę, że to jest profesjonalizm. Bardzo mi miło było słuchać Morica. I przy okazji szybko odpowiem, bo byłem na Weimarze, na Lechm 2012, gdzie była opowieść cała o tym, jak tynki schną. A przecież znana firma, która w Polsce sprzedaje tynki, pisze w specyfikacji, że tynki gliniane schną od 3 godzin do 3 dni. Jest to informacja, która pokazuje, jak duże są możliwości. Także takie tynki można
traktuje się je tak samo jak normalne tynki, którymi się tynkuje wielkie wieżowce, budynki wielorodzinne. Musimy mieć technologię do wysuszania. Trzeba wiedzieć, jak tego sprzętu używać, żeby nie wysuszać powietrza, które jest za oknem, tylko wysuszać to, co jest w środku. Tak. Także bardzo miło słuchać wszystkich, którzy byli przede mną. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem Pauliny, z wielkim wrażeniem Praty Macieja, Pawła Kocińskiego. Zresztą zdaje się, że z Molicem niedługo się spotkamy na budowie. Chciałem zacząć o Macieju, mogę Cię prosić o zdjęcie następne? Tak. To, czego dotykałem, to tutaj widzicie. Jakieś stadium, ale co to jest to profesjonalne podejście? To są wymagania, które czasami są stawiane architektom. Nie każdy, wymagania oczywiście stawiane przez inwestorów. I czasami one są bardzo wysokie. I żeby temu sprostać, trzeba robić coś coraz lepiej. I żeby było mocniejsze, żeby było bardziej trwałe, żeby estetyka odpowiadała. Także moim zdaniem profesjonalizm jest jakimś etapem następnym. I dającym szerokie możliwości, bo można być mniej profesjonalnym, można być bardziej profesjonalnym, ale jak już się mówi, że ktoś jest nieprofesjonalny, to raczej brzmi to jak obelga. Także dla mnie pracowni, porównując jak się pracuje przy projektach naturalnych, a mam porównanie, ponieważ przez wiele lat pracowałem w największych pracowniach w Poznaniu, robiąc współprojektując, współrysując, można powiedzieć, budynek Lodnicka, galerię MM, będąc tam w jakimś sensie trybikiem w całej wielkiej maszynie. Także w pewnym sensie jest to projektowanie podobne i nawet w dużej mierze. A samej tej natury, tego naturalnego projektowania tak naprawdę jest dość mało. Zatem, żeby znaleźć kogoś, kto się dobrze zna na projektowaniu, trzeba po prostu szukać dobrego architekta. A to jest pokój, który właśnie widzicie, tylko jak pokazuję palcem, to tam do góry. I na przykład profesjonalizm można zobaczyć w detalach, jeżeli ktoś na to uwagę zwraca. A są ludzie, którzy zwracają i zazwyczaj dzwonią do architekta, bo lubią. Kiedy to na przykład okno jest do samego stropu, nie ma nadporoża, więc trzeba nadporoże gdzieś schować. A jeszcze przy okazji okno jest wysunięte poza lico muru, zawieszone wręcz na specjalnych kotwach. I jeszcze trzeba to wszystko otynkować gliną, którą się wykopuje z lasu, chociaż ja bym projektowanie tynku, w sensie składu i wykonawstwo tynku na budowie nazwał już nie tylko profesjonalizmem, ale po prostu ciężkim rzemiosłem. To jest wiedza nieksiążkowa wręcz, bo to książka nie zawsze przekaże na tyle informacji, na ile natura konfrontuje rzeczywistość. W glinie pracuje się bardzo przyjemnie. I kto cokolwiek robił z gliną, na pewno to potwierdzi. Dzieci uwielbiają, tak jak widać na zdjęciu, te rączki. Takie rączki można sobie na przykład pozostawić na całe życie domu, wspominając akurat ten moment budowy, wiek dziecka. Mnóstwo by opowiadać. Proszę następne zdjęcie. Czy do mnie można wpaść? Oczywiście, że można wpaść. Ale trudno jest mnie akurat zastać. To, co widzicie tutaj, to jest druga działka, którą się zajmuje portem proporcji, czyli ziemia ubijana. W Belgii uczestniczyłem w warsztatach budowlanych, gdzie
gdzie budowało mnóstwo architektów, a nie budowlańców, dla zmiany, studentów, młodych, starszych, architektów, którzy już mają swoje pracownie i wspólnymi siłami zbudowaliśmy po prostu budynek z ziemi bijanej, ziemia wykopana obok działki, która miała odpowiednią ilość gliny, przetworzone, szalunek stalowy, systemowy i proszę bardzo, to jest wnęka na grzejnik elektryczny. Proszę następne. I to na razie sobie zatrzymam, bo ja tu mam jakiś plan rozmowy naszej, ale po tym, co dzisiaj wysłuchałem, to jestem całkowicie rozbity. Dom naturalny. Także to projektowanie naturalne, o którym chciałbym opowiadać, i to profesjonalne projektowanie naturalne. Dlatego może być profesjonalne, ponieważ w rzeczywistości z mojej praktyki mało się tak naprawdę różni od po prostu projektowania domów szkieletowych, projektowania większych budynków, ponieważ trzeba sobie zdawać sprawę ze złożoności w ogóle projektowania, szczególnie budownictwa szkieletowego drewnianego. Jeśli już mówimy o kropce wspomnianej, z praktyki mogę podpowiedzieć, że bardzo mało architektów, a szczególnie konstruktorów, bawi się w takie rzeczy, ponieważ to wymaga większych nakładów pracy, większego czasu, uwagi, a dziś w pogoni za pieniądzem, często szybkim pieniądzem, zazwyczaj się nie chce, mając po drugiej stronie zwykłe projekty murowane, które się rysują po prostu prawie na kolanie w porównaniu do budownictwa szkieletowego. I trzeba dużo rzeczy przemyśleć. To, co widzicie na zdjęciu, to jest zdjęcie właśnie z pewnego architekta z Niemiec, który pokazywał swój bardzo fajny dom z kostki sumianej, ocieplany kostką sumianą na zewnątrz, a w środku ciężkie ścianki z cegły niepalone. Zwróćcie uwagę, jaka jest wąska zaprawa pomiędzy i przekładki poziome, drewniane. Wszystko po to, żeby połączyć dwie rzeczy, które są potrzebne w naszym polskim ciężkim, jak potwierdza Paulina, oczywiście ma rację, klimacie, kiedy mamy krótkie, ale upalne lata, i oczywiście bardzo mocne zimy. Potrzebujemy dużej izolacji i dość dużej masy termicznej. Przyjemnie się siedzi w kamienicach. Taki oblicz, samo budowanie, projektowanie jest szalenie złożone, bo ja mogę trochę zanudzać, ale ciągle powtórzę, że to projektowanie tak naprawdę dość mało się różni, bo najważniejsze jest kontakt z klientem z mojego punktu widzenia, najważniejsza jest usługa, najważniejsze jest to, w jaki sposób coś podarujemy inwestorowi, tak? To architekt służy, a nie wymyśla. I znajomość fizyki budowli po prostu jest obowiązkiem. I czy to jest wełna, czy to jest kostka sumiana, tak naprawdę projektowanie z detali aż tak mocno się nie różni. Oczywiście są pewne różnice, ale najpierw trzeba wiedzieć, jak projektować domy szkieletowe, najpierw trzeba wiedzieć, jak projektować w ogóle detale, zanim się weźmiemy za kostkę sumianą, zanim weźmiemy za glinę lekką, zanim się weźmiemy za ziemię ubijaną, bo bez tej podstawy architekt, projektant, entuzjasta tak samo sobie nie poradzi. A niestety w pewnym sensie materiały naturalne są bardziej delikatne, to bardziej często wymagające. To warto by kapkę to wrócić. Tak. Kilka kompromisu. Także w zawodzie projektanta i też w wykonawstwie, kiedy spotykamy się na budowie z pewnymi problemami, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że często projekt różni się potem od realizacji, bo nie każdy jest w stanie przewidzieć naturę, ani wszystko się da zaprojektować, szczególnie kiedy spierają się różne siły w postaci wykonawców,
inwestorów, którzy nagle zmieniają zdanie i pojawiają się nowe problemy ze względu na warunki, jakie panują na budowie, choćby nawet samego tynkowania. To się chyba biegnie z tematu, ale chciałbym wszystkie tematy tutaj poruszyć, te materiały naturalne, o których mówimy i które są generalnie tematem sporu i niedowierzania, czyli słoma i glina, one były znane od dawna, ale niedoceniane przez ludzi z wielu powodów. Na wielu płaszczyznach to się odbywa. Na pewno sam marketing ma duży wpływ na to, co jest w sklepach. Tak? Ja bym chciał doczekać takiej chwili w moim życiu, kiedy moglibyśmy kupić kostkę somianą w markecie z pieczątką, ale raczej, oczywiście tynki gliniane już mamy, ale praktyka pokazuje, że akurat w tym temacie, nawet jeśli kupimy tą kostkę, to ciągle jesteśmy zdani na siły natury, bo to się zupełnie inaczej montuje, inaczej się tego materiału używa. Odnośnie tynków glinianych i samych wykończeń i wszystkiego, co jest związane z tymi tynkami, a z tynkami związane są właśnie te niewidoczne detale, te prace tak zwane ukryte, których musi pilnować architekt na budowie, bo często one dość szybko znikają, a to bardzo ważne potem. W praktyce okazuje się, że jeśli pojawiają się problemy, to dlatego, że pewne prace, które są ukryte, nie zostały wykonane dobrze. Materiały naturalne pobudzają wyobraźnię w różnych kierunkach, także architekta, ale jak pokazują różne realizacje, jesteśmy już pewni i możemy sami dotknąć, że mnogość rozwiązań i poziom wykończenia, estetyka jest identyczna jak w technologiach tradycyjnych. Także jeśli komuś się podobają domy z powieści Tolkiena, to czemu nie? Ale jeśli komuś się podobają domy pasywne, domy, które są proste i mają kanty i są ultra energooszczędne, Także są wykonywane w technologiach naturalnych. Mamy tutaj świetnych architektów na południu od naszego kraju. Mnóstwo można powiedzieć. W mojej pracowni promuje budownictwo naturalne, ale także takie, które nie zaburza moim zdaniem naszego zdrowia. To znaczy zdrowia w sensie mam na myśli powietrze. Akurat nie jestem zwolennikiem wentylacji mechanicznej, nawiewnej, jednak każdy ma prawo wyboru. Domy z wentylacją wywiewną, czyli bez rekuperacji, a mogę tak delikatnie tylko nawiązać, że bez rekuperatora nie byłoby w ogóle pojęcia pasywności na świecie. Także jedno się urodziło w drugim. W momencie, kiedy wynaleziono rekuperator, okazało się, że można naprawdę bardzo dużo z tej wentylacji jeszcze wycisnąć. Kosztem moim zdaniem zdrowia, bo oddychanie powietrzem z kanałów domu uważam za dość ryzykowne. Ale domy z wentylacją naturalną, która da się wysterować, są wysoko energooszczędne. Dla przykładu dom, który widzicie i dom następny, to są domy, które po wyliczeniu bilansu energetycznego przez instalatora, który oczywiście pracuje dla architekta, wykonuje mu usługę i wykonuje obliczenia, tak jak dla każdego domu, wychodzi, że potrzebuje na cały rok troszkę ponad 2000 zł na ogrzanie, komfortowo, ze wszystkim. Wychodzi nam także, że
koszty ogrzewania wody użytkowej w takim domu rocznie to jest około 200 zł. Zatem jeśli mamy instalację do zakupienia, marzy nam się instalacja do ogrzewania wody solarna, która kosztuje 20 tysięcy, to zdaje się, że po 100 latach się zwróci. To mówię obliczenia. Praktyka jest prawdopodobnie troszkę cięższa, ale te liczby, o których mówię, wynikają z podjętych decyzji, czyli źródła ciepła, sposobu rozprowadzania, sposobu magazynowania, no i oczywiście całej izolacji domu. Domy są wysoko, domy mają grube ściany i przez to są bardzo mocno izolowane. I jeśli zachowamy te wszystkie elementy, oczywiście jeszcze pasywne zyski od słońca, to znaczy, że to słońce, jeśli jest, to nam troszkę tej energii codziennie doda. Mam takie wyniki. Proszę jeszcze Macieju następne zdjęcie, bo to są domy, które powstają. Jakieś koncepcje. Tutaj dom powstanie pod Warszawą. Mam nadzieję, że w tym roku już coś się zacznie. Także wysoko energooszczędny, o którym właśnie w bilansie mówiłem. Praca z architektem wygląda różnie. Tak, są różni ludzie, są różni architekci. Ja wyznaję zasadę bardzo ścisłej współpracy. I wydaje mi się to dość uczciwe. Żeby przetwarzanie materiału. Spójrzcie. I właśnie, przepraszam jeszcze na chwilę. Należy zdać sobie sprawę, jeśli chodzi o budownictwo naturalne i projektowanie, jakie są wymagania klienta, ponieważ na tym etapie trzeba zawsze zrobić w jakiś sposób rozeznanie. Nie zawsze wszędzie pasuje glina, ale z drugiej strony z gliny można zrobić dużo ciekawych rzeczy i poświęcając na to troszkę więcej czasu i czasami też i pieniążku, można zrobić coś naprawdę solidnie, mocno, także naprawdę bardzo wzmagający klient będzie zadowolony. Mówię tu na przykład o tynkach glinianych, mówię tu o ziemi ubijanej, mówię tu o samej konstrukcji domu. W Polsce, myślę, że troszkę też w Europie, panuje takie przekonanie, że dom musi być mocny, że dom musi być bardzo trwały, to znaczy murowany. A z drugiej strony promuje się domy murowane z pustaków, z białych pustaków, zdaje się, z cinka. Nie wiem, czy ktoś kiedyś próbował, ale takie pustaki grubości 20 cm, jeśli mamy taką ścianę metrową, to bardzo łatwo młotkiem ją przebić. Myślę, że trudniej byłoby przejść młotkiem, czyli innym narzędziem przez ścianę z kostki, co najmniej, ze względu na jej elastyczność. Także z jednej strony mamy przekonania Polaków i też nasze własne, a z drugiej strony fakty. Ja staram się bazować na materiałach naukowych, jeździć na spotkania naukowców. We Francji powstała w tamtym roku bardzo ładna i przejrzysta norma w 2020 roku, która że tak powiem, wytycza pewne kierunki projektowania z kostki sumianej i szkieletu drewnianego, ponieważ domy z kostki sumianej są niczym więcej jak domy szkieletowymi. Oczywiście jeśli nie mówimy o domach, które są samonośne, ale to jest zupełnie inny temat. Akurat ja się tym nie zajmuję. Także odnośnie wykonawstwa, oczywiście w praktyce jest to trudniejsze. Ze względów statystycznych jest mniej wykonawców, którzy jeszcze pamiętają, jak używać gliny, jak używać materiałów naturalnych. Jest taki zasyp z mojego punktu widzenia, no to jest generalnie 98%
tego, co się buduje wokół mnie, to są materiały marketowe. To znaczy pełne chemii, pełne utrwalaczy, bardzo drogie i bardzo niskiej jakości. A moim zdaniem, kupując troszkę gliny i inwestując pieniążki na przykład w wykonawstwo, czyli w wykonawcę, który wie, co robić, otrzymujemy równie dobry, jeżeli nie bardziej mocny produkt i moim zdaniem najwyższej jakości materiał. Poczynając od tego, co się dzieje z gliną, z polepą, tak, co się dzieje z gliną i polepą, która jest zamiast wełny pod deskami podłogowymi sosnowymi. Także myślę, że na tym mogę skończyć, bo tu już jeszcze kilka wątków mi się w głowie urodziło, ale chętnie odpowiem na pytania, jeśli będą i będę miał okazję. Bardzo dziękuję. Dobrze, dzięki Adamie za twoją wypowiedź. Zbliżamy się już niechybnie do końca tego spotkania. Przyszedł więc czas na podsumowanie krótkie, a następnie na jeszcze jeden ważny moment, także po podsumowaniu nie rozłączajcie się, ponieważ chcieliśmy powiedzieć trochę o tym, co będzie się działo ważnego w tym roku. Podsumowanie. Przeszliśmy przez kilka ciekawych prezentacji i chciałem przypomnieć, że zaczęliśmy od próby określenia, co to w ogóle jest architektura naturalna. I w takim sformułowaniu, jakiego użyłem na początku, myślę, że jest to pewien cel, pewne marzenie, które chcielibyśmy realizować. Z tej prostej przyczyny, że nie wystarczy zastosować na budowie słomę, żeby powiedzieć, że dom jest naturalny, zdrowy albo ekologiczny. Trzeba myśleć o tym znacznie szerzej. I bardzo często też jest tak, że samo zastosowanie naturalnych materiałów niewiele zmienia. Jest to wciąż budownictwo. Jeżeli ten dom z naturalnych materiałów będzie stał gdzieś na przedmieściu i codziennie będziemy do niego dojeżdżać samochodem, to trudno tu mówić o jakiejś szczególnie zbawiennej roli tego domu pod kątem ekologii. Czyli chcielibyśmy realizować architekturę naturalną, a nie zawsze jest to bardzo proste. Jednakże kostka słomiana jest bardzo dobrym materiałem do budowania domów zdrowych i energooszczędnych. W związku z tym, myśląc o tym, jaki materiał wybrać, myślę, że warto zastanowić się nad tym, czy właśnie kostka słomiana nie mogłaby być odpowiednia. Poruszyłem też krótko temat budownictwa tradycyjnego i wydaje mi się to szczególnie ważne, żeby nie zapominać o tych korzeniach i przede wszystkim uświadomić sobie, że rzeczy, które teraz próbujemy odkrywać w jakimś sensie, czyli zastanawiamy się, jak tynkować gliną, jak tynkować wapnem, jak budować z drewna i słomy, nie są, jeszcze parę pokoleń temu nie były niczym niezwykłym, to znaczy te materiały należały do absolutnie głównego nurtu budowania i że ludzie budowali domy bardzo często własnymi rękami, czyli z budownictwa tradycyjnego płynie też nauka, że po prostu da się to zrobić. Ale trzeba sobie zdawać sprawę, że wymaga to dużo czasu i też pewnych umiejętności. Chciałem też przypomnieć te dane, które przytoczyłem, że budownictwo ze kostek słomy w Polsce rozwija się dość prężnie. I chciałem też zwrócić uwagę na opowieści naszych gości, które pokazują, że może takie budowanie przybierać różne formy, że można budować samemu, że można budować z pomocą krewnych i znajomych, a wreszcie można też zatrudnić profesjonalistów i wtedy wymagać szybszych i trwałych efektów od zaraz. I to tyle może tytułem podsumowania, natomiast teraz chciałbym jeszcze przejść do ważnego tematu, bo
Jak wielu z Was i wiele z Was być może już wie, w tym roku w Polsce odbędzie się zjazd budowniczych i w ogóle wszelkich osób zainteresowanych budowaniem ze słomy profesjonalnie pod nazwą ESBG, czyli European Straw Bale Gathering. I ten zjazd odbędzie się w Łodzi pod koniec lata. I tutaj chciałbym prosić Pawła jeszcze o powiedzenie kilku zdań o tym, czym będzie ten zjazd i jak to zrobić, żeby wziąć w nim udział. To też jest bardzo ważne. Witajcie ponownie. Włączę się jeszcze na parę minut, aby opowiedzieć Wam o koncepcji European Straw Bale Gathering, czyli konwencie budownictwa alternatywnego, zorientowanego w tym przypadku na budowanie ze słomy. Otóż w Europie jest taka tradycja, która pozwala co dwa lata spotkać się w innym kraju całej społeczności profesjonalistów, ale również też entuzjastów na takim zjeździe, gdzie mogą oni podsumować postępy związane z technicznymi postępami właśnie związanymi z wiedzą i doświadczeniem w budowaniu domów naturalnych ze słomy. I co dwa lata w innym kraju, inny kraj goszczący organizuje taką imprezę. W 2009 była to Belgia, w 2011 były to Czechy. No i ta społeczność międzynarodowa wybrała Polskę i tutaj tandem Kohabitatu i OSBN-u w tym roku jest gospodarzem tej fantastycznej imprezy, która odbędzie się w Łodzi, w pofabrycznych klimatach starej fabryki włókienniczej Wima. To pewnie mieliście okazję posłuchać o tym na filmiku promocyjnym do Kohabitat Make. Więc w tym roku my gospodarzymy, zapraszamy całą społeczność budujących ze słomy. Wszyscy, o których dzisiaj słuchaliście historię, którzy Wam opowiadali te historie, będą zaproszeni na to przedsięwzięcie. Większość tych osób prawdopodobnie się pojawi. Więc nie wyłączajcie się teraz zbyt szybko, ponieważ na sam koniec tego dzisiejszego przedstawienia słomianego będziemy puszczać Wam filmik. Nasza Polana pyta, kiedy? Otóż już odpowiadam, czyli 26-30 sierpnia. Te daty są podane na głównej stronie kampanii Polak Potrafi, skąd tutaj wszyscy trafiliście. Więc w tym roku będzie można uczestniczyć w dwóch poziomach. Cały festiwal alternatywnych technologii w Łodzi będzie trwał 5 dni. Pierwsze 3 dni to będzie właśnie ESBG, czyli European Straw Bale Gathering, na którym pojawią się wszyscy, którzy chcą profesjonalnie wymienić się doświadczeniami, wziąć udział w seminarium, wziąć udział w warsztatach. Więc pierwsze 3 dni jest takie bardziej profesjonalne. Natomiast 2 ostatnie dni jest to taki zlot entuzjastów, gdzie można nawiązać kontakty, można porozmawiać, można zobaczyć efekty pracy poprzednich 3 dni. Można zobaczyć wystawę polskich domów naturalnych, zobaczyć wystawy domów budowanych w innych krajach, więc warto się tym zainteresować, no bo jakby nie ma drugiej takiej imprezy w Europie, która by w jednym miejscu zebrała tych wszystkich pozytywnych szaleńców, którzy profesjonalnie najczęściej zajmują się tym tematem, który tak naprawdę nawet na Politechnice, kiedy studiuje się budownictwo, nawet tam nie występuje. Więc tutaj jest jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby tej wiedzy zaczerpnąć. I ja powiem z własnego doświadczenia, jak uczestniczyłem w ESBG w 2009 roku, to tak właściwie śmiałem się sam do siebie, myśląc o tym, że moglibyśmy to w 2013 zorganizować w Polsce, a tutaj sami siebie zaskoczyliśmy, że faktycznie jakoś to się zdarzyło i teraz bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby to była impreza na wysokim poziomie. W 3 dni, spotykając tak ogromną ilość osób, która się tym pasjonuje, to po prostu to wystarcza na co najmniej 1,5 roku analizowania tych wszystkich informacji. Ale poza tym, że jest na wysokim poziomie merytorycznym takie spotkanie, to
Chyba przede wszystkim niesamowici ludzie po prostu przyjeżdżają na takie wydarzenia i ja osobiście siedzę w tych klimatach bardziej chyba dla tej społeczności, bardziej dla fantastycznych ludzi, a zaraz potem dla technicznych wartości, jakie te materiały niosą. No ze względu tego, że też jestem projektantem i te kwestie mnie jak najbardziej interesują. Więc ja już tyle na SBG. Odsyłam Was wszystkich na stronę Polak Potrafi, na stronę naszego projektu. Tam w linku zobacz szczegóły programu. Można poczytać o tym, w jaki sposób projektujemy w tym roku program. Jeżeli chodzi o Ela, tutaj pyta, ile to będzie kosztować, to zerknij właśnie na stronę Polak Potrafi. Uczestnictwo w dwóch ostatnich dniach to jest nagroda warta, znaczy za wsparcie całego przedsięwzięcia. Muszę to chyba podkreślić bardzo, że my w tym roku nie mamy sponsorów, nie mamy jakiegoś finansowania z Unii Europejskiej. To jest jak najbardziej zryw oddolny. Cała ta kampania Cohabitat Make ma nam pozwolić w ogóle sfinansować to przedsięwzięcie. Więc dzisiaj, na dzień dzisiejszy, właśnie w tym momencie przekroczyliśmy prawdopodobnie 200 osób wspierających i 16 tysięcy w puli. Więc jeszcze trochę nam zostało, mamy 33 dni. Więc nagrodą w procesie, za pomoc właściwie w organizacji, za pomoc w finansowaniu tego przedsięwzięcia, na dwa ostatnie dni, czyli ten zlot to jest około 100, to jest 100 zł, to jest nagroda 100 zł lub więcej. Za uczestnictwo w tej części profesjonalnej, czyli te 3 dni, warsztaty, catering i te seminaria, to jest nagroda 700, to jest nagroda za wsparcie 760+. Więc chcieliśmy po prostu ukłonić się w stronę każdej z grup zainteresowanych, żeby mogli przyjechać również ci, którzy chcą profesjonalnie i ci, którzy chcą po prostu się zapoznać z tym i nawiązać kontakty, więc każdy, mam nadzieję, znajdzie coś dla siebie. Jeszcze Wam prześlemy w mailu więcej tych informacji. Ja już nie chciałbym przedłużać, bo troszeczkę dzisiaj popłynęliśmy z czasem, ale myślę, że było też bardzo ciekawie, więc warto było te 20 minut przedłużyć. I ja dziękuję, ponieważ już nie będziemy tutaj przełączać. Ja bardzo dziękuję w imieniu wszystkich prowadzących dzisiaj, wszystkich gości za uwagę. Za chwilę puszczę Wam film, więc nie odłączajcie się jeszcze. Puszczę Wam film z ESBG 2009. Dziękuję w imieniu Macieja Jagielaka, który nam fantastycznie wprowadził do tematu budowania ze słomy. Dziękuję również całej ekipie, która organizuje Cohabitat Make i dziękuję przede wszystkim Wam, ponieważ jesteście tą grupą pionierów, która zdecydowała się wspierać Make i dzięki Wam wierzymy, że to naprawdę ma sens i naprawdę zmierzamy dużymi krokami do tego, żeby się udało, więc dajcie też znać swoim znajomym, żebyśmy w następnym webinarze, który odbędzie się już za tydzień, zdradzę Wam w mailu, jaki będzie temat, ale też będziemy budować też z jakiejś rośliny naturalnej, ale nie powiem jeszcze o czym, bo będzie też równie bardzo ciekawie. Więc spotkajmy się za tydzień w grupie przynajmniej dwa razy większej. Dajcie znać swoim znajomym, żeby dołączyli do nas. A ja już klikam play i obejrzymy sobie wspólnie relacje z ESBG 2009. Dziękuję za uczestnictwo. Nazywam się Paweł Soczyński i do zobaczenia za tydzień. Thank you.
A straw bale house is somehow different and special. Well, we build it here in Belgium with also with a lot of wood. So you have, in fact, three natural materials. You have the wood for the structure, you have the straw for the insulation, and you have the plaster to protect the straw bale walls. And the combination of these three materials, you just make a very, very warm